wasza słodka Luisa i witam was w kolejnym odcinku z DIY. I to co przeczytaliście w tytule, albo to co widzieliście na początku odcinka, że pokażę wam jak zrobić taką konsolę do gier. I jeszcze raz wam pokażę jak ona wygląda. Tak się przedstawia konsola, a tutaj do tego jest joystick. Chcę wam jeszcze powiedzieć, że ten odcinek będzie podzielony na dwie części, gdzie na pierwszej części pokażę wam jak zrobić joystick, a w drugiej części pokażę wam jak zrobić ten ekran do gier. Wiecie o co chodzi. Okej, więc nie przedłużając, pokażę wam materiały, które będą potrzebne do joysticka, a więc zapraszam was do oglądania. Potrzebne materiały to są zdjęcie joysticka, które się tak przedstawia. Jeżeli chcecie wiedzieć skąd mam to zdjęcie, to link znajdziecie w opisie. I w Wordzie pomniejszyłam, żeby dopasowało do Pet Shopa. Kawałek białej kartki z bloku rysunkowego albo do drukowania, w zależności jakie kartki macie. Te, które z bloku technicznego albo rysunkowego. Jakiś kawałek, widzicie na przykład? Klej w sztywcie. Taśmę klejącą, przezroczystą. I nożyczki. Najlepiej, żeby były takie nożyczki do paznokci, bo jakbyście robili tymi normalnymi nożyczkami, to by wam się źle wycinało. No to bierzmy się do pracy. Okej, więc na początek przyklejacie joystick do tektury. O, w ten sposób. Następnie odwracacie i z tyłu przyklejacie białą kartkę, żeby przyległa się do tego joysticka. Naprzeciwko, oczywiście wiecie o co chodzi. Smarujemy. I jeszcze raz popatrzę. Dobrze ma. Przyklejacie, o, żeby był w taki sposób. Następnie, co musicie zrobić, to nożyczkami delikatnie obcinacie dookoła joystick. Okej, tak wygląda joystick po wycięciu. Z tyłu wygląda tak. Następnie będziecie musieli używać taśmy klejącą, żeby dookoła owinąć joystick. Bierzecie kawałek taśmy i w jednym miejscu przyklejacie joystick. W taki sposób, tak jak widzicie. O, jak tu zostanie taki kawałek, to możecie obciąć. Ja będę teraz używać zwykłych nożyczek, możecie używać taśmy jak chcecie. Mniej więcej i z drugiej strony. I tak robicie tak samo taśmą klejącą, żeby cały joystick był owinięty taśmą. Okej, jak tak macie joystick, to nożyczkami obcinacie dookoła, żeby był kształt joysticka. Okej, joystick już jest gotowy. Okej, to by było na tyle w tym odcinku, części pierwszej. Mam nadzieję, że ten odcinek z pierwszą częścią wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać łapenki w górę. Oczywiście komentujcie, subskrybujcie i nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić nowych filmów na moim kanale. I prawdopodobnie niedługo będzie druga część tego odcinka, czyli zrobienie tego monitora. Okej, więc do zobaczenia, cześć! I swear.